Wody termalne wydobywamy na powierzchnię za pomocą głębokich otworów wiertniczych. Geotermalny układ ciepłowniczy składa się z dwóch otworów: wydobywczego, zwanego także produkcyjnym, z którego czerpana jest gorąca woda, oraz chłonnego, do którego zatłaczana jest woda schłodzona po oddaniu ciepła potrzebnego do ogrzewania. W zależności od warunków złożowych woda wydobywana jest przez samowypływ lub za pomocą pompy głębinowej umiejscowionej w otworze produkcyjnym. W ciągu godziny z odwiertu można wydobyć od kilkudziesięciu do kilkuset metrów sześciennych wody. W polskich warunkach temperatura wody na wypływie z ujęć geotermalnych waha się od 40 do prawie 90 stopni Celsjusza, co pozwala na ogrzewanie budynków odnawialnym ciepłem ekologicznym, a także dostarczanie do odbiorców ciepłej wody użytkowej. Optymalnym sposobem wykorzystania wody termalnej jest system kaskadowy trzystopniowy. Pierwszy stopień wykorzystania polega na tym, że po wydobyciu na powierzchnię gorąca woda jest kierowana do wymienników ciepła, gdzie ogrzewa wodę techniczną. Ta, za pomocą zestawu pomp, tłoczona jest do ogrzewania budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej i innych. Po wykorzystaniu do celów energetycznych, schłodzona woda termalna jest kierowana do obiektów leczniczych i rekreacyjnych. Stanowi to drugi stopień wykorzystania wody. W trzecim stopniu wykorzystywane jest pozostałe ciepło. Może ono służyć do podgrzewania muraw piłkarskich, chodników bądź innych powierzchni w okresie zimy, a także do suszenia drewna czy hodowli ryb ciepłolubnych. Może mieć także zastosowanie w rolnictwie ekologicznym. Po oddaniu ciepła schłodzona woda jest kierowana do otworu chłonnego i zatłaczana do warstwy wodonośnej, w której ulega ponownemu nagrzaniu. Trudno przecenić zalety energii geotermalnej. Jest odnawialna, przyjazna dla środowiska, nie ingeruje w krajobraz, jest dostępna niezależnie od warunków pogodowych. Dlatego warto po nią sięgać.